W miniony piątek mieszkańców miasta zmroziła informacja o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 u jednej z pracownic Suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwotnie kobieta trafiła do grupy osób badanych przed planowanym meczem Wigier. Warunkiem odbycia meczu było uzyskanie negatywnych wyników przez piłkarzy oraz działaczy klubu, a także osoby, które miały kontakt z nimi w określonym czasie. Łącznie grupa liczyła około 50 osób. Wśród wyników, które wróciły, 5 było wątpliwych. Osoby zostały skierowane do powtórnego badania, tym razem pobrano od nich nie krew, a wymazy. Tylko jeden test wykazał obecność koronawirusa. Wymaz pochodził od pracownicy ośrodka. Suwalskie służby sanitarne niezwłocznie ustaliły listę mających kontakt z zakażoną kobietą. 27 osób trafiło do kwarantanny, pobrano od nich również wymazy do testów. W grupie znalazło się 10 osób z OSIR-u oraz kolejne 10 z Zakładu Dróg i Zieleni, gdzie pracuje małżonek kobiety. Testom poddano również ich dzieci. Na wyniki z niecierpliwością oczekiwali nie tylko skierowani do kwarantanny, ale wszyscy mieszkańcy miasta. W niedzielę około południa pojawiła się pierwsza transza 14 wyników. Wszystkie były negatywne. W godzinach popołudniowych do suwalskiego sanepidu dotarła informacja, że pozostałe testy również dały wynik negatywny. Z ulgą odetchnęli zarówno testowani, jak i mieszkańcy miasta. Jak nas poinformowała powiatowa inspektor sanitarna, podjęto próbę ustalenia źródła zakażenia, ale niestety nie przyniosło to rezultatu. Młoda pracownica OSIR-u przebywa w izolacji domowej. Według uzyskanych przez nas informacji przechodzi zakażenie bezobjawowo. Od soboty nie obowiązuje już nakaz noszenia maseczek w otwartej przestrzeni. Łagodzone są również inne rygory sanitarne. Sprawia to, że respektowanie wciąż obowiązujących zaleceń jest przez wiele osób traktowane zbyt lekko. Dlatego suwalskie służby sanitarne apelują o zachowanie określonych zasad higieny. Częste i skrupulatne mycie rąk, dezynfekcję dłoni, nakładanie maseczek w zamkniętych przestrzeniach, a także o zachowywanie społecznego dystansu. Wielu ludzi przechodzi zakażenie koronawirusem bezobjawowo, a maseczka ma ograniczyć transmisję wirusa, którego potencjalnym nosicielem może być każdy z nas. Używanie osłony ust i nosa jest wyrazem troski o nasze otoczenie. Warto o tym pamiętać. Na świecie, według danych z poniedziałkowego poranka, infekcję koronawirusem potwierdzono u ponad 6 milionów 260 tysięcy osób. Polska pod względem liczby zachorowań jest na 37. miejscu na świecie.